24 maja 2004 roku Ołki nie pojawia się w pracy. Niepokoi to jego znajomych, przecież był zawsze punktualny. Był wręcz wzorowym pracownikiem. Co więc mogło spowodować jego nieobecność? Ołki Albert Kite Jr. urodził się 7 maja 1951 roku w hrabstwie Nash w Karolinie Północnej. Dlaczego Junior? Ponieważ jego ojciec nazywał się tak samo, Ołki Albert Kite, tylko senior. Jego mama miała na imię Edith. Mężczyzna nie był jedynakiem. Miał siostrę Barbarę, z którą miał bardzo dobry kontakt. Z czasem, gdy dorastał, zaczął używać pseudonimu Al, zapewne od imienia Albert. Prawdopodobnie po to, aby odróżnić się od swojego ojca. Zapewne ja w tym podcaście też będę go tak nazywać. Tata Ala był znanym trenerem psów w Karolinie Północnej, a mama zmarła wcześniej, bo w wieku 48 lat, w styczniu 1970 roku. Mimo, że Al stracił mamę, gdy wchodził w dorosłe życie, był pogodnym i zaradnym chłopakiem. Dobrze sobie radził, dorastał w hrabstwie Halifax w Karolinie Północnej. Uczęszczał do Weldon High School, tam przyjaźnił się z Gail. Więź z tą dziewczyną była naprawdę silna. Kolejno studiował administrację biznesową w Wilson w Karolinie Północnej. W 1971 roku rozpoczął pracę w Stone and Webster, dużej firmie, która świadczyła usługi inżynieryjne. Tam zaczynał jako chronometrażysta, zanim awansował na stanowisko księgowego, a ostatecznie został kierownikiem działu. Pracował tam ponad 30 lat. Dzięki tej pracy mógł podróżować po całych Stanach, a nawet i po całym świecie. W 1976 roku Al i Gail wzięli ślub. Jednak dziewczyna kilka lat wcześniej była z innym mężczyzną, z którym miała córkę Julie, dla której Al był ojczymem. Al i Julie mieli bardzo dobre relacje. Traktował ją jak własną córkę. Ale kilkanaście lat później, bo w 1988 roku doszło do rozwodu między nim a Gail. Ta sytuacja nie spowodowała, że przestał interesować się Julie. Pozostał z nią w dobrym kontakcie. 10 lat później mężczyzna otrzymał propozycję pracy w Colorado z możliwością przeprowadzki, z której skorzystał. Lubił spędzać czas na świeżym powietrzu, czasami grał w golfa, jeździł na rowerze czy nartach. Lubił piesze wędrówki i biwakowanie. W Colorado zdecydował się na kupno domu. Była to stara dwupiętrowa kamienica, która znajdowała się niedaleko autostrady. Mężczyzna momentami żartował, że kupił dom, w którym ma więcej miejsca niż potrzebuje, a przecież jest tylko starym kawalerem. W 2000 roku podjął decyzję o remoncie piwnicy. Chciał zrobić z niej małe mieszkanko do wynajęcia. Dzięki temu miałby dodatkowy zastrzyk gotówki, mógłby spłacać swój kredyt, plus miejsce, którego nie używał, posłużyłoby komuś innemu. Ta decyzja miała pewne plusy w przyszłości, ponieważ w 2002 roku firma, w której był zatrudniony, postanowiła zredukować liczbę pracowników. Sporo osób zostało zwolnionych, w tym Al. Jego bezrobocie jednak nie trwało długo, bo z czasem znalazł zatrudnienie w innej firmie konsultingowej. Nie miał zbyt wielu obowiązków, więc mógł kierować swoje życie tak, jak uważał za stosowne. Spędzał sporo czasu na świeżym powietrzu, robił to, co kochał. Jego życie było spokojne i swobodne. W pracy ludzie uważali go za osobę dobrą, która służyła zawsze pomocą, był zawsze uśmiechniętym, pozytywnym człowiekiem. W 2004 roku zaczął spotykać się z Lindą. Początkowo para spotykała się bez zobowiązań. Dobrze się dogadywali, ale po miesiącu bądź dwóch stwierdzili, że mogą jednak spróbować być ze sobą bardziej na poważnie. Mimo, że sprawy miłosne układały się całkiem dobrze, to w życiu mężczyzny miały nastąpić pewne zmiany. Lokator, który wynajmował już jakiś czas mieszkanie w piwnicy, oznajmił, że ma w planach wyprowadzkę i nie przedłuży umowy najmu. Zdecydował się wyprowadzić w maju 2004 roku, a Al zamieścił ogłoszenie, aby poszukać kogoś nowego na jego miejsce.
24 maja 2004 roku Al nie pojawił się w pracy. Dla pracodawcy i pracowników była to niespotykana sytuacja, bo mężczyzna był punktualny i odpowiedzialny, jeżeli chodziło przede wszystkim o jego obowiązki związane z pracą. Jak już miał się spóźnić, bo coś mu wypadło, zawsze kogoś powiadomił, aby nie mieć żadnych problemów. Po kilkunastu próbach połączenia się z nim, współpracownicy zdecydowali skontaktować się z jego siostrą Barbarą, którą podał jako swój numer alarmowy. Kobieta przyznała, że nie rozmawiała ze swoim bratem, a gdy dowiedziała się, że nie pojawił się w pracy, sama zaczęła do niego wydzwaniać po kilkanaście razy, ale bez skutku. Była już tak zestresowana i zdenerwowana, że postanowiła zadzwonić na policję. Poprosiła, aby ktoś udał się do domu jej młodszego brata, sprawdził, czy wszystko z nim w porządku. I tego samego dnia policja udała się do domu Ala. Pukali, ale nikt nie otwierał. Stwierdzili, że mężczyzna może znajdować się w niebezpieczeństwie, dlatego podjęli decyzję o wyważeniu drzwi. Wówczas sprawdzono sypialnię i inne pomieszczenia. Niby wszystko znajdowało się na swoim miejscu, ale w końcu zdecydowano sprawdzić piwnicę. Tam odnaleziono mężczyznę leżącego twarzą do ziemi, z raną z tyłu głowy. Wskazywała na to, że Al został uderzony, najprawdopodobniej gdy schodził do piwnicy. Detektyw Thomas, który będzie zajmował się tą sprawą, stwierdzi, że był to najgorszy widok, jaki kiedykolwiek widział. Oki miał związane ręce i nogi, a osoba, która pozbawiła go życia, była bezwzględna, znęcała się nad nim, używając ostrych narzędzi. Mężczyzna stracił życie, otrzymując 22 rany kute. Ze względu na pewne dowody, które śledczy byli w stanie odnaleźć, okazało się, że po wszystkim sprawca przystąpił do jedzenia posiłków w kuchni Ala. Wziął prysznic w łazience, która znajdowała się w głównej sypialni. Spał w jego łóżku, a nawet nosił jego ubrania. Zlew został zatkany i wypełniony wybielaczem, a w nim kilkanaście noży, szklanka, długopis i klucze do samochodu. Wybielacz został odnaleziony także w odpływie prysznica, tak aby zatrzeć wszystkie ślady. Konieczne jednak było ustalenie motywu. Ale w życiu ofiary nie było nikogo, kto mógłby życzyć mu źle. Nie miał żadnych wrogów, którzy chcieliby mu zaszkodzić. Z domu zniknął telefon i samochód Ala. Z zeznań jego sąsiada wynikało, że ta nieznana osoba opuściła dom najprawdopodobniej w niedzielę rano, dzień przed odnalezieniem ciała. Ale cofnijmy się o kilka dni, do 19 maja 2004 roku, czyli kilka dni przed tym tragicznym zdarzeniem. Na ogłoszenie w sprawie wynajmu mieszkania odpowiedziało kilka osób. Jedna z nich szczególnie się wyróżniała. Mężczyzna przedstawił się jako Robert Cooper. Chciał się wprowadzić niemal natychmiast. Był gotów zapłacić kaucję plus kolejny czynsz z góry, aby wszystko przyspieszyć. Al trochę opowiadał swojej dziewczynie o tym tajemniczym mężczyźnie. Stwierdził, że ten potencjalny najemca właśnie przeprowadził się ze wschodniego wybrzeża i tymczasowo przebywa w domu swojej siostry. Dlatego na już potrzebował własnego miejsca. Jednak Linda nigdy nie miała szansy zobaczyć twarzy tego mężczyzny i dokładnie mu się przyjrzeć. Zachowywał się tak, jakby nie chciał zostać zauważony. Zobaczyła jedynie z daleka jego sylwetkę z okna w toalecie. Potrafiła opisać jedynie jego ubiór. Uważała, że był ubrany schludnie, w marynarkę, miał dobrze dobrane spodnie. A szczegóły, które poznała dzięki Alowi, to ciemne, lekko kręcone włosy. Podobno wyglądał na mężczyznę po 40. Linda przez okno spostrzegła, że tajemniczy Robert Cooper utykał i szedł o lasce. Śledczy odnaleźli osoby, które miały jakikolwiek kontakt z tajemniczym mężczyzną. Miejscowy profesor Uniwersytetu w Colorado był także właścicielem nieruchomości. Opisał Roberta bardzo dokładnie, lecz w jego opisie nie było utykania i korzystania z laski. Jednak zwrócił uwagę na jego akcent. Uważał, że rozmawiał z rumuńskim akcentem.
Podczas śledztwa ustalono także, że tajemniczy Cooper w ciągu kilku dni przed spotkaniem z Alem spotykał się z wieloma osobami, które chciały wynająć swoje nieruchomości. Każda osoba opisywała go inaczej. Tak jakby za każdym razem starał się przypisać sobie inny wygląd. Jedni opisywali go jako osobę po 30, inni po 50. Na jednym ze spotkań zachowywał się nerwowo, ciągle spoglądał w okna, co zaniepokoiło kobietę, która planowała wynająć swoje mieszkanie. Dlatego dosyć dobrze zapamiętała jego osobę. Sąsiad Ala zeznał, że widział podejrzanego mężczyznę 19 maja. Śledczy przypuszczali, że być może było to pierwsze spotkanie Ala z tym tajemniczym Robertem. Jeden z sąsiadów przyznawał, że próbował jakoś zagadać do Coopera. Próbował być miły, może zapoznać się troszeczkę bliżej, skoro mieli jednak zostać sąsiadami. Ale mężczyzna wydawał się być niezainteresowany, co spowodowało, że sąsiad został zignorowany. Natomiast inna sąsiadka opisywała, że mijała go podczas spaceru. Ale mężczyzna unikał kontaktu wzrokowego, przy okazji z całą pewnością przyznała, że na pewno nie utykał. 22 maja Al odwiózł swoją dziewczynę na lotnisko, ponieważ wyjeżdżała na planowaną wycieczkę. Mężczyzna był już pewny, że chce wynająć mieszkanie Cooperowi. Planował nawet kilka poprawek w mieszkaniu, żeby jeszcze bardziej zadowolić swojego lokatora. Nawet planował podarować mu swój rozkładany fotel z salonu, żeby zapewnić mu większy komfort. Tego samego dnia około 15:30 kobieta wylądowała na miejscu i od razu skontaktowała się ze swoim ukochanym, który był w dobrym nastroju. Opowiedział jej, że właśnie z sąsiadem naprawił rurę w piwnicy. Był to niestety jej ostatni kontakt z Alem. W ten feralny dzień, gdy ciało Ala zostało odnalezione, śledczy, przeglądając kosz na śmieci w kuchni, znaleźli wniosek o wynajem. Dokument wyglądał na napisany odręcznie przez tajemniczego najemcę. Zawierał jego imię i nazwisko, adres pocztowy, numer ubezpieczenia społecznego i numer telefonu. Jednak adres, który znajdował się na dokumencie, był rzekomym adresem siostry Coopera. W rzeczywistości był budynkiem na kampusie szkoły medycznej Uniwersytetu Colorado. Po sprawdzeniu ubezpieczenia społecznego okazało się, że należy on do niespokrewnionej kobiety, która nie miała kompletnie związku ze sprawą. A podany numer był aktywnym numerem, ale był to telefon kupiony na kartę, więc było to niemożliwe, aby dowiedzieć się, kto jest właścicielem tego numeru. Próbowano jednak zlokalizować telefony Coopera i Ala. Co zszokowało śledczych, poruszały się w tej samej okolicy. Jednak żaden z nich nie doprowadził ich do sprawcy, który pozostawił je w miejscu, gdzie zazwyczaj przebywają bezdomni. Śledczy odkryli również, że telefon Coopera został przez niego zakupiony w pobliżu uniwersytetu. Był używany jedynie do rozmów z osobami, które wynajmowały mieszkania. Odkryto również, że większość ofert mężczyzna znalazł w bibliotece przy uniwersytecie. Były to zwykłe ulotki informacyjne. Nie można było znaleźć tych ofert w internecie. To połączenie z uniwersytetem stało się jednym z nielicznych tropów, za którym śledczy próbowali podążać. Ponieważ kolejnym tropem był rabunek. Rabunek był uważany za motyw, więc postanowiono sprawdzić historię finansową Ala. Szybko okazało się, że niedługo po zdarzeniu podejrzany wypłacił $1000 z konta mężczyzny. Jego karta była także używana w nocy, w sobotę 22 maja. Śledczy byli w stanie wyśledzić konkretny bankomat, w którym użyto danej karty. Bankomat miał wbudowaną kamerę, więc każdy miał nadzieję, że nieznajomy Cooper w końcu popełnił jakiś błąd, ale mężczyzna był przebiegły. Jego twarz była zasłonięta maską narciarską. Było widać tylko niewielką część jego twarzy, w tym oczy, kawałek nosa i niewielką część policzków. To zdjęcie jest dostępne w internecie, podlinkuję wam w opisie. Zdjęcie jest dość niewyraźne, ciężko opisać tego mężczyznę, ale sam fakt, że wiadomo co ta osoba zrobiła, plus to, że maskuje się, no mnie osobiście przeraża to zdjęcie. Policja także jest pewna, że podejrzany miał na sobie rękawiczki, kiedy odwiedzał bankomat, ponieważ nie była w stanie znaleźć żadnych odcisków palców na maszynie ani w samochodzie. Bo 24 maja późnym popołudniem policjanci odnaleźli samochód Ala niedaleko jego domu.
w którym na siedzeniu pasażera znajdował się druczek z potwierdzeniem wypłaty pieniędzy z bankomatu. Mówiłam wcześniej, że klucze znajdowały się w zlewie zalane wybielaczem, ponieważ sprawca zostawił samochód w oddali i wrócił do domu oddać klucze. Detektyw Thomas zaczął odrzucać motyw rabunku, ponieważ na koncie Ala znajdowało się dużo więcej pieniędzy niż $1000. W jego domu nie zginęło nic bardziej wartościowego oprócz telefonu i samochodu. Poza tym policjanci zauważyli, że przez to, co przeszedł mężczyzna, na pewno nie miało na celu zmuszenia go do zdradzenia swojego PIN-u do karty. Wszystkie tropy prowadziły śledczych donikąd. Uważano, że Cooper już nie pierwszy raz pozbawił kogoś życia, ze względu na to, jak potrafił zacierać wszystkie ślady, aby nikt do niego nie dotarł. Wszystko było zaplanowane, wykonane z premedytacją. Policja miała jeszcze inne przypuszczenia, a mianowicie takie, że tajemniczy Robert w przeszłości próbował zostać policjantem, ale zakończyło się to niepowodzeniem. Stąd to popełnione przestępstwo, a później taka gra z policją, pozostawianie po sobie różnych śladów, a na koniec ucieczka przed odpowiedzialnością. Co prawda w domu Ala znaleziono niewielkie ilości DNA, najprawdopodobniej sprawcy. Na podstawie zeznań świadków powstał jego portret pamięciowy. W sumie powstały dwa, bo jedni opisywali go jako 30-latka, inni jako 50-latka. Dlatego na podstawie tych różnych zeznań zdecydowano zrobić dwa portrety. Być może sprawa miała jakiś związek z pracą Ala, z rynkiem nieruchomości, ponieważ podejrzany mężczyzna, zanim odnalazł jego ogłoszenie, uczęszczał na spotkania z innymi. Bardzo prawdopodobne też jest to, że Al był po prostu przypadkową ofiarą, był łatwym celem, ponieważ nie miał tutaj blisko siebie rodziny. Lubił często spędzać czas samotnie, przede wszystkim mieszkał sam. Ale cofnijmy się do stycznia 2001 roku. 40-letni Mike Emmert, agent nieruchomości, spotkał się z potencjalnym klientem na parkingu. Udał się z nim na przedmieście do jednego z domów. Tam został pobity i zaatakowany nożem. Wiele osób łączyło te dwie sprawy. Po pierwsze, w jednej i w drugiej sprawie nieruchomość była tym pretekstem do spotkania. Zarówno w przypadku Ala, jak i Mike'a, mężczyzna, z którym mieli do czynienia, został opisany jako mężczyzna po 40 lub na początku 50, który utykał i nosił laskę. W obu atakach ofiary zostały uderzone od tyłu, pobite, a następnie pozbawione życia poprzez użycie ostrego narzędzia, w tym przypadku noża. Następnie sprawca przystąpił do dokładnego usuwania prawie wszystkich śladów na miejscu zdarzenia. Tutaj również został skradziony samochód, jak i telefon, które zostały pozostawione w dziwnych miejscach. W obu przypadkach sprawca chciał pozostać niezauważony, a jeżeli już był zauważony, to został opisywany, że zachowywał się dziwnie, podejrzanie. Znaleziono DNA na miejscu zdarzenia. Późniejsze testy wskazały potencjalnego sprawcę, byłego policjanta, który został przestępcą i okradał banki, a był nim Gary Krueger. Jednak mężczyzna zmarł po nieudanym napadzie na dom w 2010 roku. Nigdy nie został przesłuchany, więc sprawa Mike'a pozostała nierozwiązana. Mimo tych wielu punktów wspólnych, detektyw, który zajmował się sprawą Ala, po kontakcie ze śledczymi, którzy zajmowali się sprawą Mike'a, definitywnie stwierdził, że te sprawy nie są ze sobą powiązane. Głównie stwierdził to po dowodach, które nie zostały podane do opinii publicznej. Podczas gdy śledczy mocno skupiali się na swojej pracy, odnalezieniu sprawcy, rodzina była pogrążona w rozpaczy. 2 czerwca 2004 roku odbył się pogrzeb Ala. Na pogrzebie była jego cała najbliższa rodzina, znajomi, przebrana córka Julie, a także dziewczyna Linda. Mamy rok 2023, minęło już prawie 20 lat, a sprawca nie został odnaleziony. Sprawa niestety pozostaje nierozwiązana. Na stronie fbi.gov jest informacja o poszukiwaniu sprawcy po dziś dzień z jego portretem pamięciowym. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!